Michał Haratyk oczywiście prowadzi 21-23. Lekkie ugięcie na nogach, szybki obrót, dynamicznie, to było dynamicznie, proszę Państwa. Czy ja dobrze widzę, to jest pchnięcie powyżej rekordu Polski. Oddam na chwilę głos naszemu reporterowi, ale może jeszcze kilkanaście sekund. Wszyscy są w napięciu. Jaki to rekord Polski, proszę Państwa. 22-32, rekord Polski na warszawskich fontannach. Proszę Cię, Przemku. Gratulacje dla Piotra. Wydaje się, że byliśmy świadkami przed chwilą nowego rekordu Polski w pchnięciu kulą Michała Haratyka. Do tego wrócimy, natomiast po pierwsze gratulacje za zwycięstwo i chciałbym zapytać Piotra Liska, jak to jest być na topie? Tomasz Majewski mówi o panu, że to jest w tej chwili największa gwiazda polskiej lekkoatletyki. No to cieszę się, że tak są określany. Ja się kompletnie za taką gwiazdę nie mam. Jestem normalnym chłopakiem, który robi swoją robotę. Dzisiaj też byłem bardzo dobrze przygotowany. Te skoki, jeśli widzieliście, to były ponad poprzeczką. Coś tam mi zagrało trochę z rozbiegiem, ale jest strasznie trudno po tym deszczu. Później rozgrzewka, znowu deszcz, także jestem w miarę zadowolony z tego zwycięstwa. Zmieniał pan tyczkę.